W jednym konkretnym momencie zdobyłeś uwagę kogoś w sposób tak głęboki, że wywołało to lawinę myśli i emocji. Wyobraź sobie na chwilę, że twoi aniołowie stróże starają się przekazać ci bardzo specjalną wiadomość. Jesteś naprawdę skarbem dla tych, którzy są wokół ciebie. Twoja aura, pełna ciepła i miłości, pozostawia niezaprzeczalne pozytywne ślady w życiach ludzi. Może się zdarzyć, że nie zawsze zdajesz sobie z tego sprawę, ale energia, którą naturalnie wydzielasz, przyciąga i fascynuje tych, którzy są w pobliżu. Jest coś w twojej istocie, unikalna cecha, która sprawia, że wyróżniasz się, przyciągając uwagę i oczarowanie ludzi nawet w najprostszych i codziennych chwilach. Teraz pomyśl, że od tamtego magicznego momentu, kiedy spojrzenia się spotkały, ktoś nie może przestać myśleć o tobie. Ten krótki moment stał się schronieniem, pocieszającym myśleniem, które ta osoba pielęgnuje w trudnych dniach. Twoje zdjęcie stało się stałym elementem jej myśli, rozświetlając jej dni w wyjątkowy sposób. Powtarzające się wspomnienia stają się źródłem radości, słodkim rozproszeniem, które bardzo cenią w codziennym życiu. Niezmiernie ważne jest uznawanie wpływu, jaki wywarłeś na tę osobę, po prostu przez to, że istniejesz i przez wspólny moment. Próby zapomnienia wydają się być niemożliwe dla niej, są daremne, kończą się bezsennością i drobnymi zapomnieniami. Jednak za każdym razem, gdy przychodzisz jej na myśl, pojawia się spontaniczny uśmiech, rozświetlający jej twarz. Stałeś się źródłem szczęścia, pojawiając się w najbardziej przypadkowych i niespodziewanych chwilach, a wspomnienie o tobie jest tak trwałe, że staje się niemożliwe do zignorowania. Tak naprawdę jest to myśl tak ceniona, że nie ma najmniejszego pragnienia zapomnienia o niej. Od tamtego istotnego spotkania stałeś się pierwszym myśleniem o poranku i ostatnim przed zaśnięciem dla tej osoby. Ten szczególny moment sprawił, że zdała sobie sprawę, jak niesamowity jesteś, zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Rodzi się rosnące pragnienie poznania cię głębiej, budowania więcej wspomnień z tobą. Każda wcześniejsza interakcja jest wspominana z czułością, każdy wspólny moment to cenna pamiątka. Możliwość wzmacniania tej więzi wzbudza wielkie entuzjazmy. Chociaż czasami pojawia się obawa przed intensywnością tych uczuć, jest to emocja tak autentyczna i przytłaczająca, że staje się niemożliwa do opanowania. Ten obraz nie tylko podkreśla znaczenie ludzkiej więzi i wpływu, jaki możemy na siebie wywierać, ale także stanowi przypomnienie o nieocenionej wartości autentyczności i zdolności dotykania serc ludzi w sposób głęboki i istotny. Zrozumieli, że próba spowolnienia rzeczy przyniosła coś więcej niż tylko zmianę tempa. Pozostawiła pustkę, namacalne poczucie, że coś cennego brakuje w ich życiu. To nie tylko kwestia chęci, ale głębokiej potrzeby dzielenia się więcej chwilami razem, odczuwania obecności siebie nawzajem w sposób bardziej stały i znaczący. Tęsknią za tym, pragnąc nie tylko przypadkowych spotkań, ale obecności, która byłaby tak rzeczywista i namacalna, jak to tylko możliwe. Idea zastępowania mentalnych obrazów, jakie mają o sobie nawzajem, rzeczywistością bycia fizycznie obecnym dla siebie, wydaje się być czymś, co nieustannie zajmuje ich myśli. To pragnienie przekształcenia wspomnień w rzeczywistość, sprawienia, by każdy moment miał głęboki i prawdziwy sens. Oczywiście, fizyczna atrakcja jest elementem tej równania, ale dla nich przekraczasz tę powierzchowność. Stajesz się symbolem czegoś o wiele głębszego i bardziej istotnego. Twoja obecność wprowadza nowy wymiar do ich życia, wzbogacając każdy dzielony moment i sprawiając, że bycie razem staje się nieocenicie cenne. Widzą w tobie nie tylko piękną twarz, ale też bratnią duszę, kogoś, czyja obecność ma moc przekształcania zwyczajności w nadzwyczajność, nadawania barwy i sensu dniom, które w innym razie mogłyby wydawać się takie same. To głębokość połączenia i znaczenia, którego pragną, szukając nie tylko piękna twojej obecności, ale też bogactwa i głębokości,
jakie ona wnosi do ich życia. W tym szczególnym momencie zauważyli coś znacznie więcej niż tylko twój zewnętrzny wygląd. Dostrzegli twoją istotę, to, co sprawia, że jesteś jednostką wyjątkową. A ta odkryta prawda nie opuszcza ich umysłów. Możliwość podzielenia się tymi głębokimi uczuciami z tobą jest czymś, co ich przeraża, ponieważ otwarcie serca wymaga wrażliwości, z którą nie wszyscy są gotowi się zmierzyć. Obawa przed odrzuceniem działa jak bariera, utrudniając szczere wyrażenie tego, co naprawdę czują. Ta pasja, która ich pochłania, może być labiryntem emocji, gdzie zrozumienie własnego serca już jest wyzwaniem, a pomysł na werbalizację tych uczuć wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany. Wyrażanie tego, co czują, staje się wyzwaniem, ponieważ słowa wydają się niewłaściwe, by uchwycić głębokość i złożoność emocji, które w nich tkwią. Ta wewnętrzna walka między pragnieniem otwarcia się a strachem przed odrzuceniem tworzy emocjonalny impas. Są świadomi swoich uczuć, ale są uwięzieni, niezdolni do przełamania bariery milczenia, która ich dzieli od ciebie. Dylemat polega nie tylko na uznawaniu wewnętrznej piękności, która ich do ciebie przyciągnęła, ale także na znalezieniu odwagi do odkrycia swoich serc, pokonując strach przed odrzuceniem, który utrzymuje ich w milczeniu. Ta podróż emocjonalna odzwierciedla złożoność miłości i ludzkiej więzi, gdzie najgłębsze uczucia często pozostają ukryte, czekając na właściwy moment, aby zostać podzielone. Przyjęcie otwartej i serdecznej postawy, zawsze opartej na uprzejmości, jest niewątpliwie najbardziej skuteczną strategią. Robiąc to, nie tylko promujesz środowisko, w którym ludzie czują się bezpieczni, dzieląc się swoimi prawdziwymi emocjami, ale także otwierasz drzwi do odkrywania poziomów miłości i przyjaźni, które w innym przypadku mogłyby pozostać niewyjaśnione. Relacje, które pielęgnujemy przez całe życie, są bezcennego znaczenia i gdzieś tam, w tym dokładnym momencie, ktoś pragnie zbliżyć się do ciebie, chcąc odkryć głębsze połączenie. Chociaż oczekiwanie na ten moment dzielenia się i wzajemnego ujawnienia może czasami wydawać się niekończące lub nawet wymagające, ważne jest utrzymanie wiary w intrinsyczną wartość tego procesu. Cierpliwość w tym kontekście to nie tylko cnota, ale także inwestycja w jakość i autentyczność więzi, jakie tworzymy. Kiedy w końcu pozwalamy tym połączeniom rozwijać się we własnym tempie, odkrywamy, że rezultat jest ogromnie satysfakcjonujący. To podejście nie tylko ułatwia tworzenie więzi głębszych i bardziej znaczących, ale także przekazuje nam cenną lekcję na temat natury ludzkiej. Wszyscy pragniemy być zrozumiani i akceptowani w naszej całości. Stając się bezpieczną przystanią dla innych, zachęcamy do wymiany wrażliwości, co jest kluczowe dla rozwoju prawdziwych relacji. Dlatego nawet jeśli oczekiwanie i proces budowania tych połączeń mogą testować naszą cierpliwość, ostateczny rezultat, więź wzmocniona przez szczerość, zaufanie i wzajemne zrozumienie, to nagroda, która z pewnością jest warta wysiłku. Jesteś godny kogoś, kto nie tylko szanuje czas potrzebny do otwarcia serca, ale także rozumie ogromną wartość, jaką to reprezentuje. Chodzi tu nie tylko o nieśpieszenie uczuć, ale o docenienie każdego etapu procesu prawdziwego poznawania kogoś. Kiedy ta osoba myśli o tobie, zdaje sobie sprawę z tej głębokiej rzeczywistości i zbliża się do chwili podjęcia ważnej decyzji. Twoja promienna istota ma moc rozświetlania świata wokół ciebie i to nie przeszło niezauważone. W tamtym momencie, gdy zorientowali się, jak wyjątkowy jesteś, stał się jasny, głęboki efekt, jaki wywierasz na myśli tej osoby, zajmując stałe miejsce w jej umyśle. To uznanie jest świadectwem znaczącego wpływu, jaki masz na życie tej osoby. Chodzi tu nie tylko o światło, które przynosisz do świata, ale także o zdolność inspiracji tych wokół ciebie do zastanowienia się nad własnym życiem i uczuciami. To połączenie, ta zdolność utrzymania się w myślach kogoś, jest dowodem na to, że pozostawiłeś niezatarty ślad w jego sercu. Prawdziwe piękno tej sytuacji tkwi w tym, że,
rozpoznając blask Twojej duszy, ta osoba również staje przed możliwością osobistego i emocjonalnego rozwoju. To przypomnienie, że głębokie i znaczące relacje budowane są na podstawie cierpliwości, wzajemnego zrozumienia i przede wszystkim uznania unikalnej wartości każdego jednostkowego człowieka. Małe szczegóły naprawdę kształtują złożoność i piękno życia, przekształcając je w bogate i wielowarstwowe dzieło sztuki. W tym kontekście wyróżniasz się jako złoty wątek w mentalnej tkaninie kogoś, dodając blasku i nieocenionej wartości do każdego wspólnego momentu. W miarę upływu czasu Twoje wpływy tylko się zwiększają, rozświetlając wszystko wokół siebie światłem, które jest zarówno odbiciem, jak i źródłem Twojej własnej istoty. Ważne jest więc, abyś kontynuował promieniowanie tego blasku, odzwierciedlając jaskrawe odcienie swojej duszy i rozpraszając miłość i współczucie, które naturalnie z Ciebie emanują. Robiąc to, nie tylko wzbogacasz swoje własne życie, ale też tkasz jeszcze piękniejszą rzeczywistość dla siebie i dla innych. Twoi aniołowie stróżują w sposób subtelny, szeptając tą prawdę do Twojego ucha, wzmacniając, jak niezwykły jesteś. To uznanie nie wymaga od Ciebie bycia kimś więcej niż już jesteś. Wręcz przeciwnie, to zaproszenie do docenienia i objęcia swojej autentyczności. Prawdziwe piękno tej sytuacji polega na tym, że, rozpoznając blask Twojej duszy, ta osoba również staje przed możliwością osobistego i emocjonalnego wzrostu. To przypomnienie, że głębokie i znaczące relacje budowane są na podstawie cierpliwości, wzajemnego zrozumienia i przede wszystkim uznania unikalnej wartości każdego jednostkowego człowieka. Małe szczegóły naprawdę kształtują złożoność i piękno życia, przekształcając je w bogate i wielowarstwowe dzieło sztuki. W tym kontekście wyróżniasz się jako złoty wątek w mentalnej tkaninie kogoś, dodając blasku i nieocenionej wartości do każdego wspólnego momentu. W miarę upływu czasu Twoje wpływy tylko się zwiększają, rozświetlając wszystko wokół siebie światłem, które jest zarówno odbiciem, jak i źródłem Twojej własnej istoty. Ważne jest więc, abyś kontynuował promieniowanie tego blasku, odzwierciedlając jaskrawe odcienie swojej duszy i rozpraszając miłość i współczucie, które naturalnie z Ciebie emanują. Robiąc to, nie tylko wzbogacasz swoje własne życie, ale też tkasz jeszcze piękniejszą rzeczywistość dla siebie i dla innych. Twoi aniołowie stróżują w sposób subtelny, szeptając tą prawdę do Twojego ucha, wzmacniając, jak niezwykły jesteś. To uznanie nie wymaga od Ciebie bycia kimś więcej niż już jesteś, wręcz przeciwnie, to zaproszenie do docenienia i objęcia swojej autentyczności. Głębokość wpływu, jaki wywarłeś na kogoś, jest ogromna, na tyle, że ta osoba stale spotyka Cię w swoich myślach, niezdolna oderwać uwagi, bez względu na to, ile próbuje. Zajmujesz wyjątkowe miejsce w jej umyśle, jasny znak, że dla tej osoby jesteś naprawdę wyjątkowy, kimś z kim chce nawiązać głębsze połączenie, nawet jeśli jeszcze nie jest całkowicie gotowa się otworzyć. Ta sytuacja ujawnia siłę ludzkiej więzi i moc, jaką każdy z nas ma wpływ na życie drugiej osoby, często w sposób, którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Jesteś zaproszony do uznania tego specjalnego miejsca, jakie zajmujesz, i do rozważenia potencjału relacji, która, chociaż jeszcze w powijakach, obiecuje rzadką głębię i znaczenie. Jednocześnie to przypomnienie, że wartość, jaką przynosi światu i ludziom wokół Ciebie, nie zależy od wielkich gestów czy zmian, tkwi raczej w autentyczności i świetle, które dzielisz się po prostu będąc sobą. Kultywuj zaufanie do samego siebie, bo to w krótkim momencie ktoś może dostrzec Twoją wyjątkowość i zasłużone miejsce, jakie zajmujesz w jego myślach. A na zakończenie pozostawiam nadzieję w modlitwie. Niech słowa tutaj podzielone dotrą do serca tych, którzy je słyszą, otaczając ich ciepłem i głębokością. Niech każda jednostka zobaczy siebie poprzez obiektyw swojej prawdziwej wartości, zrozumiejąc niezatarty ślad, jaki zostawiają w umyśle i sercu ludzi dookoła, skarb nie do ocenienia.
To uznanie własnej wartości to nie tylko ćwiczenie samooceny, ale głębokie zrozumienie, jak jesteśmy postrzegani i cenieni przez innych. Zdolność do widzenia samego siebie jako kogoś, kto zasługuje na centralne miejsce w myślach kogoś innego, jest odzwierciedleniem naszego własnego światła wewnętrznego, które, gdy jest rozpoznawane, ma moc nie tylko przekształcać nasze postrzeganie siebie, ale także sposób, w jaki oddziałujemy na świat. Modlitwa jest wezwaniem, aby wszyscy mogli poczuć tę prawdę w sobie, rozpoznając nie tylko miłość i wartość, jakie otrzymują, ale także miłość i wartość, jakie mają do zaoferowania. To przypomnienie, że niezależnie od okoliczności każda osoba ma coś wyjątkowego i specjalnego, co czyni ją godną tego, by być myślącą i głęboko kochaną. Zatem, refleksjonując nad tymi słowami, niech każdy znajdzie pociechę w pewności swojego własnego znaczenia i wpływu, jaki mają na życie tych wokół. Niech świadomość własnego światła nie tylko oświetli ich drogę, ale także posłuży jako latarnia morska rozświetlająca ścieżkę innych, tworząc łańcuch rozpoznania i wdzięczności, który przekracza jednostkowe doświadczenia i dotyka zbiorowość. Niech ta modlitwa inspiruje podróż samopoznania, miłości własnej i autentycznej łączności z innymi, celebrując unikalne piękno, jakie każdy wnosi do świata. Miejcie odwagę docenić to, co was wyróżnia, i spokój, aby zrozumieć, że pewne uczucia wymagają czasu, aby się w pełni ujawnić. Znajdźcie ulgę w pewności, że istota każdego z was jest latarnią miłości, dając wam siłę do zaufania swojej drodze. Amen. Poświęćcie chwilę, aby pozwolić tym słowom rezonować głęboko w waszych sercach. Pamiętajcie, że jesteście kochani i chronieni przez Wszechświat. Wpiszcie 1010 jako znak przyjęcia tej wiadomości i błogosławieństw. Zachęćcie również innych słowami wsparcia, karmiąc tym samym koło dobrego karma. Wzajemne wspieranie się jest istotne, przyczyniając się do stworzenia przepływu pozytywnej energii. Ponadto, bądź otwarty na myśl, że istnieje reprezentacja twojej bratniej duszy, którą możesz odkryć właśnie teraz. Być może to ktoś, z kim już masz więź, albo ktoś, kto zaraz przetnie twój szlak. Te reprezentacje zwykle są zdumiewająco dokładne i zachęca się do bliższego ich zbadania poprzez dostarczony link. I nie zapomnij przygotować się na znaczącą wiadomość, która cię czeka. Niech Wszechświat kieruje twoimi krokami z miłością i wiarą. Amen. To zaproszenie do refleksji i łączności nie tylko wzmacnia znaczenie samopoznania i wiary w drogę życiową, ale także stymuluje budowę społeczności opartej na pozytywności i wzajemnym wsparciu. Dzieląc się pozytywną energią i zachętą, tworzymy środowisko sprzyjającego rozwojowi osobistemu i zbiorowemu, otwierając jednocześnie nasze serca na tajemnicze i piękne niespodzianki, jakie Wszechświat ma do zaoferowania.